Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i w dzisiejszym odcinku muszę w końcu spotkać się z Palionem i powiedzieć mu o tym, co się dzieje pomiędzy Milki i Palionką. One się potajemnie spotykają i mi się to totalnie nie podoba. Muszę wiedzieć, o czym się, co tam jest obgadywane, no bo jednak mieliśmy też dowód w postaci listu, w którym było napisane, że one chcą nas obgadywać, więc to mi się totalnie nie podoba. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. Zapraszamy, wszystkie linki, które są w opisie. Lecimy z Minecraftem. Dobrze, więc wychodzę od razu z domku i lecę bezpośrednio do Paliona. Muszę z nim o tym porozmawiać, ponieważ sytuacja jest poważna. Poważna sytuacja, pokażę mu tą tajną bazę, która jest zrobiona właśnie, w której Palionka się spotyka właśnie tam z Milki. I to jest totalnie podejrzane. Tylko słuchajcie, tutaj jest, o, tu jest Pali. Halo! Halo, witam! Halo. Witam burmistrza po tak długim czasie nieobecności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ziemniak dla mnie. Dziękuję bardzo, a to ja również oddam ci ziemniak. O, bardzo dziękuję. Słuchaj, jest kłopot. Jest kłopot. Musimy porozmawiać. Mnie nie było, musimy porozmawiać na osobności, chodź, zapraszam. Chodź tu. Czemu jej unikamy? Bo właśnie o nią chodzi. Czekaj, chodź, musimy przejść tędy, zabiorę cię w takie bezpieczne miejsce. Chodź tutaj. Ona niech do nas nie podchodzi na razie. Czekaj. Tutaj musimy się dostać do mojego straganu. Dobra, ona sobie idzie do siebie na chatę. Chodź. Zbudowałem taki stragan fajny. Chodź, szybko. Chlebownia. Tak, chlebownia. Tutaj będzie normalnie można sobie bułki kupić, ale słuchaj, to nie jest najważniejsze, ponieważ to, co tutaj jest najważniejsze, to to, co, do czego tak naprawdę powstał ten stragan. Bo to, że... Cicho. Ona tu krąży. Ktoś tu obserwuje. O, nie. Nie odzywa się. Ona nie może się dowiedzieć, że my tu jesteśmy. Dobra. Ale piękny dzień. Ej, co to jest za budynek? Schowaj się. Nie odzywaj się. Nie, błagam, nie. O kurde, było blisko. Jest tu ktoś? Nie, czekaj. Nie, no chyba nie ma. Dobra, idę stąd. Dobra, poszła, słuchaj. Prawdziwy powód, dlaczego to jest stworzone. Słuchaj, stworzyłem to po to, żeby móc podglądać właśnie. Znaczy, nie odbierz tego źle, ale tu wychodzę na górę, patrz, tu jest mapa, jest domek Palionki, jest prawda wszystko. Bo ja tutaj stąd właśnie podglądam tam domek Palionki i patrzę, co ona robi, ponieważ słuchaj, ona potajemnie spotyka się z Milki. W sensie, nie w formie miłosnej, oczywiście, tylko po prostu się jakby przyjaźnią, w sensie, że one mają ze sobą kontakt i jakby no troszkę mnie to martwi. A to chyba dobrze. No niby dobrze, ale one, był taki list jeden, który dała Milki do Palionki, którym napisała, że chodź tam się spotkajmy, poobgadujemy chłopaków. I to mi się mocno nie spodobało. I ja właśnie, kurczę, obgadują nas. Obgadują, no po prostu, no nie, co ja ci będę odszukiwać, obgadują nas i tyle. No mi się to nie podoba, nie będzie mnie nikt obgadywać za moimi plecami bez mojej zgody oczywiście. Wiesz, no i tutaj stworzyłem, to jest specjalnie stworzone po to, no ja wiem, ale i tak, no nie chcesz wiedzieć, o czym tam gadają o nas? Pewnie, że tak. Robimy, no to właśnie, słuchaj, ale teraz pokażę ci jeszcze jedno ci pokażę, zabiorę cię do bazy, którą one sobie stworzyły. Dobra, słuchaj, jesteśmy tutaj, to jest tutaj, tu się kryje ta baza, one mają swoją bazę ma. Jaki tunel? Tutaj? Bazę tutaj, mają. Tutaj, patrz, tu se wchodzę, ja ostatnio to odkryłem. Schodzisz tutaj na dół i patrz, co one tu mają. Widzisz to? No. To jest! No właśnie! Mają normalnie łóżka se tutaj zrobiły, jakieś swoje główki mają. Nic tutaj, one tutaj za bardzo chyba czasu ale nie spędzają. Jezus, jest za różowo. No. Za różowo. Też, no właśnie, też mnie oczy bolą. Ale słuchaj, tutaj jest jeszcze to. To jest najbardziej zastanawiające z tego powodu, że ja podejrzewam, że tutaj jest jakiś system, że tutaj trzeba czymś odpowiednim wypełnić, a wtedy się otworzy jakieś przejście. Tylko ja właśnie nie za bardzo wiem jak, nie mam jeszcze pomysłu, nie? Ale to się pyli, no zaraz mam uczulenie. To się pyli, dokładnie, że się pyli. Normalnie, pylica. A tu można wyjść, patrz, tu jest łatwiej wyjście. Bo jest jeszcze drugie, tu zrobiły sobie jakąś wodą. Tu, patrz. Takie niepostrzeżenie, wiesz, niepostrzeżone takie wyjście. Ale co o tym sądzisz? Słuchaj, ja podejrzewam, że my powinniśmy złożyć. No nie podoba mi się to. No o właśnie, otóż na to liczyłem właśnie, że się to nie będzie podobało. A wiesz co? Tak? A wiesz co? Nie mają wody. O kurde, przepraszam jeszcze raz. Czekaj. No to żeś pokazał, ale wiesz, że one to po prostu zamrują. O, nie ma wody. To super plan był. Super to był plan, Palionie. Naprawdę, nie ma wody. Słuchaj, ja bym zaszedł jeszcze po Dave'a i z nim o tym porozmawiał, bo on już tą bazę widział, ale może znajdzie go coś takiego, wiesz, wyjątkowego, że on nawet powie, że słuchaj, ja wiem już, co się dzieje, może, wiesz, jakieś świeże spojrzenie osoby z zewnątrz, trzeba o tym porozmawiać koniecznie. No i ta Palionka, kurczę, to jest troszkę martwi. Kogo? Palionkę? No oczywiście, że tak. No, ja obydwie robimy jakieś podsłuchy. Dobry plan, podsłuchy na Palionowie. Czekaj, obokiem jakoś, tędy. O, nie interesuje nas, co tam się dzieje. Dobra, chodź do Dave'a. Idziemy tutaj. Halo, puk!
Dobra, nie dzień ma, dobry. No, to dzień dobry. Dzień dobry. Kto, słuchaj, Dave. Kto, kto zakłóca mój spokój? To my. To my zakłócamy ten spokój, ale, słuchaj, sytuacja jest prosta. Bo powiedziałem Pawłowi o tym, że się Milki spotyka z Palionką na jakieś, prawda, obgaduchy i nas obgadują. Ja myślę, że tu solidarność męska powinna sprawić, że powinniśmy złączyć siły i po prostu porozmawiać o tym, bo tak być nie będzie. No to panowie, ja też was mogę zaprosić do mnie czasem na ciastko, herbatkę, też sobie no i o to chodziło, o to. Tego właśnie no. Potrzebowaliśmy, tak jest, dobra, to gdzie jest ta herbata, gdzie jest to ciasto? Dobra, no ciasto mam z marchewki. Okej, moje ulubione, marchewkowe, niesamowite. A herbaty nie mam, bo nie mam czajnika jeszcze, nie kupiłem. Kurczę, no to będzie trzeba kupić. Nie no, ale panowie, na poważnie, no bo one tam nas obgadują, prawda, mają jakieś tajne bazy, no... To jest, nie wiem, a kiedy to stworzyły? No nie wiem, ostatnio to odkryłem, 2 dni temu. O właśnie, a ja mam do was rebus, mam zagadkę. No to dawaj. Jakie owoce nie mają pestek? Zastanówcie się. Truskawki. Nie. Nie, truskawki mają. A, takie malutkie mają, faktycznie. Poczekaj. No. Jakie nie owoce nie mają pestek? Rebus, no. Jakie owoce nie mają pestek? Pomyślcie. Nie wiem, banan? Banan? Jakie no właśnie też o bananie pomyślałem. Nie, owoce moza. O nie, lag mózgu, to się nie wydarzyło po prostu, nie? Okej, okay. Owoce, no nie pomyślałem o tym, ale, no dobra, ale to też nieprawda, nie do końca, bo małża ma. Na freestylu, nie, ma jakąś perłę, czy coś. Wracając do tematu przewodniego, moim zdaniem dziewczyny po prostu nas kochają i dlatego się spotykają, bo muszą powiedzieć... Ale słuchaj, one się spotykają i nas obgadują, nie chcesz wiedzieć, o czym gadają? No chciałbym, ale no nie dowiemy się, no co chcesz. No nie, że się nie dowiemy. To czy się dowiemy, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od tego, jak bardzo się postaramy. A czy nie uważasz, że to będzie troszeczkę niemoralne? Ty mnie tu o moralności nie łódź. Śledzenie? Śledzenie? Śledzenie na palionowie? Śledzenie posłuchy, to wszystko jest dozwolone. To chodźcie do tej bazy, trzeba zrobimy im, sobie ten. Trzeba im chipa, gdzie będziemy słyszeć, co one mówią. Myślisz? To mi się podoba. I do tej bazy najlepiej to tam załadować? A ja też mam już takiego tak. Chipa? Też mam już takiego chipa? Tak, ty już masz. Ty już akurat tak, masz, ty tak. Już masz od pierwszego palionowa już masz. O kurde, i wy wiecie, o czym ja jestem. My wszystko o tobie wiemy. Nieważne, dobra, chodźcie panowie, w takim razie pójdziemy tam podłożyć podsłuch jakiś. A mi się wydaje, że najlepszy podsłuch, jaki może być, to nie wiem, to... Po prostu trzeba tam... O! Czekajcie, tutaj powiedzcie mi, widzieliście może Milki, gdzieś moją koleżankę? Była od tej gdzieś z nami? Wiesz co, ja nie widziałem. Nie widziałem, tak, niestety. Tak, ja w domu. Wiesz co, gdzieś się kręci... Znaczy tam, chyba poszła do siebie. Jak to? Bo ona mówiła, że tutaj będzie... Ona jest u siebie w domku, palenka u siebie w domku. A co mówiła? Co to miałaś? Co to masz? Na kawę mnie zaprosiła. A mogę zobaczyć? A nie, a co ty myślisz, że kim ty jesteś? Ja tutaj to jest prywatna wabska sprawa. No dobrze, sprawa. Dobrze, no to, ale to, no to nie wiem, to panionka, szukaj u siebie. A czemu nas tak nie pozapraszacie właśnie. Na kawkę? No bo my rozmawiamy o dziewczyńskich rzeczach, o których jakie? Chłopacy mogę. Tak, nie wiedzą. Tak. A masz, dobra, idę do dobra, Milki. To jest kurde, dobra, no to idź do Milki, była sobie... u siebie, dobra, słuchaj. No nie dobra, będę, panowie, nie będę mamy, nawet grał tych... Mamy... Stary, co? Nie widzisz, że to jest głupia ściema, przecież one się spotykają tylko po to, żeby gadać o paznokciach. Stary, ja nie będę podsłuchu żadnego instalował, ani stracił ale... na to czas. Ja to ale ja mówię ci, że widziałem list, który było napisane, że one nas obgadują. Błagam cię, to jest taki pejcik, żeby cię wpuścić w norę. Czyli co? No, wiesz co? Możliwe, że tak jest. Ale... Wiesz, baby. Ja nie odpuszczę! No to nie no, Paweł, musimy dojść do tego. Ja nie wiem, czy ja chyba się zastanowił. Ja potrzebuję... Palionka się obrazi później na Paliona, jak ona się dowie. Ja potrzebuję jakieś grubsze dowody. Musisz grubsze dowody. Dobrze. Grubsze dowody jak głowa Dave'a? Tak. Nie, ona nie jest aż taka gruba, to się wydaje. Jak nie? To jest szeroki taki kwadrat, chłopie. A weź operację plastyczną i wklej sobie to oczy tak jak normalny skin, żebyś miał tak wypukłe. Tak. No ja myślę, że ogólnie to by jakaś operacja plastyczna, to by tam byłaby nie widziana. Sami sobie robicie operację. Co właśnie przyjaciele, że czegoś śmieją i nie, Dawid, jesteś przystojny mega, jesteś piękny. Serio.
Nie, dobra, no i zasmuciliśmy kupla. Dobra, słuchaj, Paweł, ja zbiorę lepsze, grubsze dowody. Zbieraj dowody. I przyjdę do ciebie, jak tylko będę czegoś więcej wiedział, a tymczasem życzę ci dobrej, udanej nocy. Trzym się ciepło. Do zobaczenia. Trzym się. Dobrze, widzowie. To by było na tyle. Dogadaliśmy co nieco. No niestety potrzebuję grubszych dowodów. No tak coś czułem, że to jednak jest niewystarczająco to, co mam. Więc jednak coś tam, coś jeszcze, prawda, poszperam, coś pośledzę i na pewno czegoś nowego się dowiem. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Pozdrawiam, cześć. Pa, pa.